Dzień dobry, witajcie TikTokowicze, miłośnicy kanału na YouTubie Jan Marczyński Wejherowo 25 września 2023 roku. Dzisiaj z Gienkiem Wejherowo jesteśmy w Piaśnicy, niedaleko Wejherowa. Gienek sam opowie, ja może Państwu tutaj pokażę tak w ramach wstępu i za chwilkę oddam głos Gienkowi. W 1943 roku, nie? Zaraz oddam głos Gienkowi. No, Gienek tutaj już podaje daty, czyli no, jeszcze w 1939 roku, 1939 roku były sporządzone listy, bądź może nawet wcześniej, listy osób, które tutaj zostały przywiezione i zamordowane. Gienek, opowiedz coś. Ty jako człowiek walki, Solidarności, który też mogłeś być zamordowany w połowie lat 80., na początku właściwie lat 80. ubiegłego wieku. Stanu wojennego, tak. Też mogłeś być ofiarą, a tutaj właśnie są ofiary II wojny światowej. W 1939 roku, co te zbrodnie tutaj trwały do roku 1940 ubiegłego wieku, a Gienek nas tutaj oprowadzi w tym szczególnym miejscu, miejscu kaźni. Jak widać, jest flaga biało-czerwona. Gienek, opowiedz nam coś ty jako człowiek walki. Proszę Państwa, chciałem Wam coś opowiedzieć. Tyle jest grobów, że to setki tysięcy było zamordowanych, rozstrzelanych, a wtedy spalonych benzyną, podpaleni. I te wszystkie, o te boczki, to są prochy, które spoczywają tu na tym dnie. Setki tysięcy, tego jest pełno, proszę Państwa. Otóż następny. Tu możemy tak, przejdziemy, liczyć. pokażemy. Tam tak. Widzieliśmy ołtarz. Przejdziemy się z Gienkiem, bo tam będą też tablice informacyjne, to pokażemy te tablice informacyjne też. Państwo będą mogli tak szczegółowo się zapoznać. Ci, którzy tutaj jeszcze nie byli, którzy może planują przybyć do tego miejsca kaźni, zbrodni niemieckiej, przygotowanej, no i niestety zrealizowanej. O, proszę Państwa, te płyty, które są tutaj kładzione, to są odwieczne prochy tych obywateli, którzy zginęli za Polskę. Nie tylko księża, nieraz naród żydowski, a tutaj mamy ile ofiar. To jest tylko część. To może okazana. pokażemy, jak to tutaj wygląda. Tam w tle widać ołtarz, jeszcze raz pokażemy ołtarz. A tutaj no, są upamiętnione osoby. Ludzie, którzy zostali tutaj zamordowani. I spaleni. I spalenie, ekshumacja, to tam do tego jeszcze nawiążemy, do tej ekshumacji w 1944. Tutaj, proszę Państwa, tutaj mieścili się najbogatsi obywatele, a Niemcy im zabrali złoto, diamenty, wszystko. I oni tu pozostali. Kto nie chciał oddać skarbu, został rozstrzelany. No niewątpliwie inteligencja przede wszystkim, tak. Ludzie też i majętni faktycznie. Niewygodne osoby. Janku, bo Niemcy wiedzieli, kto w grodzie Wejhera jest najbogatszym. I oni właśnie no oni bierali. Wszystko wiedzieli, bo były. Tu jest pomnik też. O, Jana Pawła II. To przejdziemy się tą dróżką tutaj. Na szczęście te drzewa, które tutaj Państwo widzicie, pamiętają. Są te drzewa zachowane, one pamiętają tamte smutne czasy. Smutne czasy. Mamy teraz 2023 rok. No i te smutne czasy te drzewa pamiętają. Dobrze, że zostały zachowane. Tak, i proszę Państwa, tą dróżką szli więźniowie, nie wiedzieli, dlaczego idą do Piaśnicy. I oni, jak ktoś chciał uciec do lasu, Niemcy rozstrzelali jego i został w lesie. No, były przypadki, z tego co się dowiadywałem, ale to bardzo sporadyczne, że się
uratowali cudem. Byli też świadkowie, którzy widzieli, słyszeli, no to też cudem, że nie zostali pojmani, zamordowani. No Gienek jest szczególną osobą, która widziała też w mrocznych czasach stanu wojennego, gdy mordowano Polaków. Jest wykopany rów, te rowy ciągną się bardzo daleko, bo tutaj byli Niemcy i pilnowali więźniów, żeby ktoś nie uciekł do lasu. No tak to było. No niestety, smutne te czasy, czyli lata 40. ubiegłego wieku i... Widać drugi wykop. Tu oni się mieścili i pilnowali ucieczki. Kto uciekł? Bo wiadomo, do lasu każdy łatwo ucieknie, a wtedy go szukaj, nie? I po prostu oni wiedzieli, co robią. I to można, może ktoś powie, że no gdzie tam taką zbrodnię niemiecką nawiązywać do tych smutnych lat 80. czy wcześniej, żeby nie powiedzieć 56. rok Poznań, czy 70. rok Gdynia, no gdzie tam do tych... Te czasy z 40. lat ubiegłego wieku porównywać do tych lat 70. czy 81. roku. No ale tutaj mamy człowieka, który właśnie przeżył ten czas stanu wojennego. No i jest wzruszony tym, co tu się w latach 40. dokonało. Kilometrów od Wejherowa, od rzeki, tutaj w to miejsce, ile to jest? 8 kilometrów, czy 9? No więcej troszkę będzie tych kilometrów tutaj. I tyle więźniowie szli na pieszo, żeby zostać zamordowani. A tutaj jest poświęcone dzieciom zamordowanym, bo dzieci też tu były mordowane w Piaśnicy. Tutaj się nie zabijali. No właśnie, to dlatego apelujemy, żeby tak jak dzisiaj często są też, no są, mamy do czynienia niestety często nawet z prześladowaniami za to, że ktoś tak myśli, nie po linii takiego czy innego ugrupowania, no i faktycznie... O tam widać z daleka, są wszędzie pomniki. Pozwalanie na takie właśnie zachowanie doprowadza w końcu do tego, że sporządza się listy, no i w takich miejscach, do takich miejsc przywozi się ludzi niewygodnych. Niektórzy, proszę Państwa, i morduje się ich. Byli po 70, 60, 80 lat i oni byli tu sprowadzeni, ale oni nie wiedzieli, co ich będzie czekało. O, to możemy nagrać te tablice. Tak, my tam od początku zaczniemy, bo tu są tablice, my tu od początku zaczniemy, Gienek, wiesz? To przejdźmy się, albo tutaj dobrze, no od razu będziemy, tutaj jest wspomniany Witold Kukowski. No właśnie, ekonomista, Gienek o tym wspominał, właśnie ludzie majętni. O, 39 rok to był, zginął. 1882. Działacze, bo to ludzie majętni to byli, działacze, no. Tak? Mhm. I oni byli, jak Państwo, może tutaj spróbuję sfilmować, oni byli mordowani po to, żeby zniszczyć, o tak weźmy przybliżu, to sobie możecie Państwo zatrzymać i może powiększyć, żeby zniszczyć całkowicie, zniszczyć. Panie redaktorze, chcę pokazać... Ja tu może przybliżam, że sobie Państwo zatrzymacie, wtedy powiększycie, żeby zniszczyć polski naród. Obywatele, którzy zginęli w Piaśnicy. Żeby... No tutaj nie, tutaj to jest zakładanie szkółki leśnej, to już jest po zakładanie szkółki leśnej, tak? Ale to było w latach 20. ubiegłego wieku, szkółkę leśną zakładali, tak? Tutaj jest taka informacja. No te drzewa sadzili, no i później te drzewa były świadkami tejże zbrodni. No to te pokażemy te. To są ci obywatele, którzy zginęli. O, kupców mordowali, jak Państwo widzicie, jak będziecie tutaj na miejscu. Sklepy, jak kiedyś sklepy wyglądały. Jak będziecie, no właśnie. Apteka. No właśnie, takie osoby z IKROM, z inicjatywą, te osoby były
mordowane. Teraz niestety w tych czasach też często no, takie osoby nie są zbyt mile widziane, jeżeli ich myślenie jest wolnościowe, odbiega od przyjętej linii politycznej, no to też te osoby spotykają się często z różnymi problemami. O proszę Państwa, już tych obywateli nie ma. No, tutaj tylko Państwu pokażę, że możecie sobie to zatrzymać. No a tutaj jest burmistrz Wejherowa, Teodor Bolduan. No, są, jak to historii, jak to w historii bywa, są różne informacje, tak? Niech, jak ktoś chce się coś więcej dowiedzieć, to niech sobie zaczerpnie. My tu nie będziemy rozważać, jaka była rola Teodora Bolduana, była, nie była. No niewątpliwie Wejherowo się rozwijało, to jest fakt. Wejherowo się ładnie rozwijało. Także tutaj takie są informacyjne tablice, ja Państwu pokazuję. Bardzo ładnie mają tutaj to zrobione i my Państwu to pokazujemy tutaj, tak? Będąc piękny dzień jest, piękny dzień, no to warto to utrwalić. Tutaj zasłużone osoby dla Piaśnicy, ja tu pokażę może. Każdy wejherowianin, którzy tu mieszkali, to znali te osoby. To są bardzo znane osoby. Jeszcze. Gienek nas tutaj oprowadza właśnie po tym. Bo są ciekawe, naprawdę są ciekawe te tablice. Warte upamiętnienia, warte pokazania. O, to był tłum, który szedł na śmierć na Piaśnicę. Wojskowi nawet byli. No tak, no ludzie niewygodni. Nawet siostry. Ludzie niewygodni byli, no wiadomo, mordowani, wykańczani. Gienek, przejdźmy dalej. A tutaj jest mowa o tej ekshumacji właśnie, co wspomniałeś. O tej ekshumacji to już po zakończeniu II wojny światowej, ale jeszcze w 1944 roku to Niemcy właśnie też chcieli zamazać swoje dzieło zbrodnicze z powodu spalenia przez sprawców zbrodni zwłok ofiar w latem 1944 roku właśnie. I wykorzystano tutaj niestety można powiedzieć niewolników, więźniów ze Stutthofu, tak? No takie czasy były, no niestety, tak? Ludzi drastycznie z Gestapo. Ludzi miano za nic. Ile było? No tutaj właśnie widzimy tych zbrodniarzy, tutaj o oprawców. Aby to się nigdy nie powtórzyła, ta historia. Siostry zakonne. Tutaj właśnie siostra znana, Alicja Kotowska, która przyjechała z Warszawy. Z tego co wiemy, pamiętamy, została błogosławioną. No i ekshumacja w 1946 roku, która odsłoniła poziom okrucieństwa. No oczywiście były zacierane ślady zbrodni, jak to większość zbrodniarzy zawsze to czyniła, żeby to nie ujrzało światła dziennego, tak? To co uczynili. To jest ważne. Pokażemy. No bardzo ciekawe są. Jak ktoś tutaj będzie, to są bardzo ciekawe właśnie te... O, to było na ulicy Sobieskiego, jak trzymali... Te tablice informacyjne, tak. No my będziemy musieli za chwilę kończyć, bo film będzie... Tu maszerują wejherowie, zbrodniarze, oprawcy. No i
Tak, to proszę Państwa, bardzo ciekawe są tu informacje zawarte. Warto tutaj być. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego.